Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja właśnie wróciłam z second handu, więc postanowiłam, że dla Was nagram filmik. Czekajcie, może sobie wspomnę, że nagram dla Was filmik. Będzie to filmik z haulem z second handu, z rzeczami, które udało mi się kupić. Ja już, słuchajcie, na szmatach nie byłam, żeby Was nie skłamać, w tym roku chyba nie byłam ani razu, znaczy dwa razy teraz. Ale to dlatego, że pod blogiem, słuchajcie, odkryłam nowy second hand, dla mnie nowy. On tam już stoi ponoć naprawdę dobrych kilka lat. Dla mnie on jest nowy. Wcześniej nigdy nie zwracałam jakby na niego uwagi. Ostatnio przeszłam. Okazało się, że jest otwarty do godziny 18, więc idealna dla mnie pora, bo wiecie, mogę sobie na przykład po pracy pójść albo przed pracą rano, więc tak. I słuchajcie, kupiłam sobie tak trzy kurtki. Czarną marynarkę, o której marzyłam, która bardzo ładnie wygląda. Sukienkę i koszulę. Także zobaczycie zaraz, co Wam pokażę. Także zapraszam Was do oglądania. Zacznę od jednej rzeczy, która nie jest jakby moja i którą na pewno sprzedam, ale wzięłam ją, bo nie mogłam jej zostawić w tej cenie. Może, słuchajcie, wezmę jakiś wieszak. O, dobra, mam, słuchajcie, wieszak i tak. To jest, słuchajcie, koszula w rozmiarze S, męska, ale no to jest takie bardzo małe S, bym powiedziała, bo to jest taka, wygląda to jak na jakieś dziecko, bo to jest naprawdę bardzo mała koszula. To jest koszula od Ralpha. No i stwierdziłam, że nie mogę jej zostawić obojętnie, jakby nie mogę przyjść obok niej obojętnie, nie mogę jej jakby zostawić. Ja ją ładnie, słuchajcie, wypiorę, wyczyszczę i zrobię jej zdjęcia i po prostu ją sprzedam. Albo mam jednego kuzyna, który lubi chodzić w koszulach i który ładnie wygląda w tych koszulach, więc może ja mu też podaruję. No w każdym razie powiem Wam, że to był naprawdę deal życia, bo ona kosztowała naprawdę jakoś niewiele, także mega. Gdyby to była koszula dobra na kogokolwiek, na przykład na mojego męża i tak dalej, no to ja bym ją na pewno zostawiła, bo jakby mi jest bardzo szkoda, no ale niestety ani ja się w nią nie wejdę, ani mój mąż, więc tutaj to odpada. Też nie mam takich bardzo chudych znajomych, którzy by się wszedł w taką maluteńką koszulę, ale z tego, co tutaj jest napisane, to jest 100% bawełna i to jest, słuchajcie, rozmiar S. No nie wiem, w każdym razie pięknie to wygląda, jest naprawdę taki piękny, butelkowo-zielony kolor, no mega, mega fajny. Kurde, nie ma tu metki takiej na boku, wszystko jest tutaj wypisane. No ale powiem Wam, że z tego jestem mega zadowolona, bo wygląda po prostu super. Żałuję, że nie było na przykład M-ki albo L-ki, bo jak gdyby to była L-ka, byłaby idealna na mojego męża, naprawdę, byłaby ekstra, no a tutaj jest niestety za mała. No ale tak jak mówię, wypiorę ją ładnie, odświeżę i myślę, że będzie spoko właśnie na sprzedaż, żeby może komuś się przyda po prostu taka koszula, po prostu grzechnie było ją zostawić za taką cenę, także tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, to jest sukienka i może Wam gdzieś tutaj wstawię zdjęcie tej sukienki, bo jak zobaczyłam tą sukienkę, to stwierdziłam, że ona będzie idealna na wszelkiego rodzaju wesela i tak dalej. To jest od nadawcy, miałam powiedzieć, zboczenie zawodowe. To jest od marki Mrówka, nie wiem, co to jest w ogóle za marka, to jest rozmiar 40. To jest taka przepiękna, przepiękna sukieneczka. Ona ma tutaj delikatne plamki, nie wiem, czy to zobaczycie tutaj i tutaj. Ma delikatne plamki, ale ja stwierdziłam, że ja te plamki po prostu ładnie zapiorę i może mi się udaje tutaj jakby wymyć. I tak, z tyłu ona jest na zamek, ten zamek jest w kolorze bordowym. Tutaj na górze ma taki bardzo ładny, to jest taki dosłownie beżowy kolor, taki pudrowo-różowy kolor, bym powiedziała. Tutaj ma ładną koronkę, ale ta koronka jest, o, dotąd, tutaj jakby w połowie tej koronki zaczyna się podszewka i ta podszewka zakrywa dekolt, więc tak jakby ten dekolt nie jest taki nachalny, wiecie, że aż do samego pępka, tylko gdzieś mniej więcej dotąd jest zakryty, więc super. I to, słuchajcie, mam takie coś. Kupiłam tą sukienkę z myślą o mojej siostrze, szczerze powiedziawszy, bo kupiłam ją na szmatach za dwie dyszki, nawet chyba nie, 20 albo 18, coś takiego. A moja siostra ma na
ostatnio komunię, ostatnio, ma niedługo komunię i stwierdziłam, że fajnie będzie jej tą sukienkę po prostu albo wypożyczyć, albo podarować. No w każdym razie kupiłam ją, słuchajcie, za naprawdę grosze, to jest rozmiar 40, ale ja myślę, że to jest, że 38 też będzie super wyglądało, no mega, moim zdaniem bardzo ładnie wygląda ta sukienka, no i ona, tak jak mówię, to jest beżowa, ona ma takie delikatne, gdzieś tam, gdzieś w takiej kuleczki jakby zrolowane, ale to jest po prostu wszystko do naprawienia. Tak jak mówię, ja tą sukienkę ładnie tutaj mydełkiem wymyję, wypiorę ją i myślę, że będzie naprawdę super, no mega. Mi się mega ta sukienka spodobała i stwierdziłam, że to będzie ekstra sprawa. Właśnie myślę, że moja siostra się z niej ucieszy, jak jej ją podaruję, bo myślę, że to jest cena naprawdę niewielka za taką sukienkę, a naprawdę warta swojej ceny. I teraz słuchajcie, okrycie wierzchnie. Zakochałam się w tym, co kupiłam. Zacznę od tego, od czegoś, na co... Co jest, ma kosmiczny rozmiar, bo to jest rozmiar 44, ale powiem Wam, że jest mała. Jak ją wzięłam, to sobie stwierdziłam, że to będzie po prostu duże, takie oversize'owe, po prostu będę wyglądała w tym jak chłop. Ale dawno mi się marzyła taka czarna marynarka, taka czarna, czarna marynarka, żeby ją po prostu zarzucić, nie wiem, na t-shirt albo na coś po prostu, wiecie, nawet na sukienkę. I słuchajcie, kupiłam. Mierzyłam dwie. Jedna, mierzyłam to, co wzięłam pierwszą, to ona była też taka bardzo ciężka, ale moim zdaniem była za długa, bo ona sięgała mi do, tak jakby, połowy uda, co było już taką jak sukienka dosłownie, więc bardzo długa. I też nie podobały mi się za bardzo guziki, bo te guziki były takie jeden pod drugim. A tu słuchajcie, mam taką przepiękną marynarkę. Te rękawy tutaj są takie 3/4 i one są, o, takie marszczone. To jest, słuchajcie, marynarka z firmy Reserved. Rozmiar 44, natomiast, no tak jak mówię, ten rozmiar jest kosmiczny. Ma kieszenie. No, wygląda po prostu sztos. Nie ma w ogóle żadnych tutaj, no delikatnie są jakieś tam, wiecie, kłaki, że tak powiem, ale naprawdę uważam, że wygląda ekstra i już Wam pokazuję, jak ja w nim wyglądam. Mierzę. Okej, słuchajcie, sorry, mam otwartą szafę, ale mam jakiś problem, ona mi się cały czas otwiera. No dobra, słuchajcie, i tak, słuchajcie, ona wygląda właśnie w ten sposób. Ja bym troszeczkę się oddalę. Jest naprawdę super. Te rękawy są takie idealne, bo one są niby są takie marszczone, ale one mi sięgają do samego końca, do samego jakby nadgarstka, więc idealne są rękawy. Można je oczywiście też podwinąć i też będą ekstra wyglądać jakby jako podwinięte, będą super wyglądać jako zwinięte. Mega, mega naprawdę, tutaj ma kieszenie, no mi się mega ta marynarka podoba. Ja uważam, że zarzucona właśnie do czarnych spodni i takiego na przykład t-shirtu, wygląda to super elegancko i do jakiejś sukienki po prostu zarzucić na górę. I co? I jeszcze na przykład to jakieś eleganckie na przykład bluzki, też wygląda super. No moim zdaniem ona się super układa, jest mega miękka, mega fajna. Więc no ekstra. Ja jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych zakupów, jakie poczyniłam ostatnio. A naprawdę, wierzcie mi lub nie, ale czaiłam się, żeby zamówić sobie czarną marynarkę gdzieś w internecie. No ale takie marynarki kosztują kilka stów, bo myślę, że w takim H&M-ie czy Reserved'cie musiałabym ze 150 zł za taką zapłacić, a tu mam za dwie dyszki. Ekstra. No, tak jak mówię, ten rozmiar 44 jest kolosalny i bałam się go, ale powiem Wam, że jest sztos. I co lepsze, ja znalazłam ten, to na dziale męskim w ogóle. I co tutaj chcę Wam jeszcze pokazać, to skład. Tylko zaraz zobaczymy, co to jest. 100% poliester. No to było do przewidzenia. W każdym razie tak to wygląda. Kolejna rzecz to, słuchajcie, też coś, co dzisiaj, w osobie rzecz, z tą rzeczą jest taka historia, że szła przede mną pani i ta pani trzymała tą rzecz w ręce i ja po prostu śledziłam ją, jak już jakaś walnięta jestem, ale dosłownie widziałam, że ona coś mierzyła, ale coś nie do końca jej się podobało, a mi się to spodobało, no i stwierdziłam, że może odłożę. I słuchajcie, odłożyła, ja się chwilkę pokręciłam, ale jak zobaczyłam, że inna pani już zmierza w kierunku tej rzeczy, to stwierdziłam, trzeba brać i wzięłam to. I słuchajcie, tutaj się chyba pani pomyliła, tak mi się wydaje, bo cena
jakby za ten kożuch jest 35 zł na metce, a ja za nią zapłaciłam 25 zł, więc w ogóle już cena super. I to jest coś takiego, słuchaj, takie futerko z takiego mega miękkiego, pluszowego materiału. Jest śliczny ten materiał, to w środku ten kożuszek jest genialny. Tutaj na zewnątrz to jest taki, bardziej bym powiedziała, płaszczkowy, jakby płaszczykowy materiał, bo to jest taki... Jezu, jakby wam to taki plusz, no nie, no plusz to nie jest, to jest taki, jak są wełniane, płaszcze. To jest właśnie coś takiego i tutaj z tyłu też jest taki materiał, taki drapiący, żebym powiedziała. Natomiast jakby jak się go nakłada, on ma podszewkę pod spodem, więc nie kuje. No i tutaj ma, słuchajcie, ten piękny, piękny kożuch. No słuchajcie, ja się zakochałam i stwierdziłam, że na takie chłodniejsze dni będzie idealny. I tutaj jeszcze jest coś takiego a la zamsz, coś takiego. No mega to wygląda, już wam mierzę. I to jest w ogóle ze sklepu Vero Moda i to jest rozmiar XS, także... XL, przepraszam. XL rozmiar, więc ogólnie to duży, no ale no powiem wam, że to jest XL chyba dla... wśród tych ludzi small. Ale tak, słuchajcie, no wygląda to on tak. Przede wszystkim plusem dla mnie jest to, że ma kieszenie. To jest chociaż bardzo małe, ale pomadka mi się zmieści, więc super. Także tak, no wygląda ekstra, słuchajcie, taki kożuszek jest mega milutki, mega ciepły. No i słuchajcie, wygląda on tak. Ten kożuszek oczywiście możecie zrobić sobie tak. Zapinacie sobie to. Już wam pokazuję. Zapinam sobie to. Dobra, o. No i tutaj jest jakiś guziczek. Rozkminimy. Jest guzik, bliżej nie zidentyfikowany. W każdym razie możemy zrobić to tak. Możemy to zrobić tak. Pewnie. O, tutaj się zapina. O, jest. Tutaj jest zapięcie. O, tutaj się zapina i mamy tak jakby pod szyję. Tutaj sobie to jest na przykład jakiś ten, no wygląda on naprawdę rewelacyjnie. Tu się odpina. No i można zrobić na przykład tak. Powiem wam, że wygląda ekstra. Jestem mega zadowolona z tej kurtki. Jest ekstra, no i przede wszystkim tak też wygląda sztosik, więc ja jestem, ja już, ta kurtka i ta marynarka, to naprawdę uwierzcie mi, ona, ta kurtka i ta marynarka bardzo mi zwróciły wszystkie zakupy, bo ja wydałam, tak jak mówię, 93 zł dzisiaj i ostatnio 70, ale sprzedałam jedną rzecz, bo kupiłam koszulkę z Levisa, ale była za mała na mnie, więc ją sprzedałam i zwróciło mi się, więc zapłaciłam, powiedzmy, że za tamte 3 dyszki, a za te 90, więc naprawdę te rzeczy są super, no i powiem wam, że są po prostu takie mięciutkie, że aż mi się zdejmować nie chce, no ale niestety muszę zdjąć, żeby wam pokazać dwie ostatnie rzeczy. Pierwsza z nich jest to znowu kurtka i ja w sumie powiem wam, że żeby sobie kupić kurtkę, także iść do sklepu i kupić kurtkę, to nie kupowałam już dobrych 6 lat, naprawdę. Nie zamawiałam bardzo dawno żadnych kurtek. Ostatnią kurtkę zimową mi się popsuła, no ale teściowa mi dała swoją, która mi się bardzo podobała, więc jakby nie musiałam już jej kupować, a te kurtki wszystkie, które mam gdzieś tam, to albo dostałam od kogoś, albo po prostu ją gdzieś tam miałam z wcześniejszych lat, więc żeby kupować kurtkę, tak żeby iść i kupić kurtkę, to już nie kupowałam z 6 lat. Albo wszystkie na szmatach, albo ktoś mi dał, albo coś tam, więc zawsze coś. W każdym razie jest to, słuchajcie, kurtka bomberka. To jest zakup życia. Już słuchajcie, słyszałam, byłam w niej ubrana chyba za 2 razy, a słyszałam już 1 000 000 pozytywnych komentarzy. To jest taka kurtka bomberka w takim pięknym khaki kolorze. Tutaj na rękawach ma takie... Na rękawach ma takie zdobienia, zamki złote. Tutaj ma kieszenie, więc też duży plus, że ma kieszenie. Przede wszystkim jest mega ciepła, co mi się podoba. Czekajcie, bo to... Okej, co mi się podoba, bo może się odsunę i przymierzę. O, zobaczcie, no mega to wygląda. Ona sięga tak równo jakby do pupy sięga, więc jest super, naprawdę ekstra. Ja lubię tego typu kurtki, ale co wam jeszcze pokażę, co jest naprawdę super, hiper, mega w tej kurtce, to to, że ściągam ją. I słuchajcie, tada, jest to dwustronna kurtka, z drugiej strony
jest w kolorze moro. W kolorze moro, czyli jest po prostu moro i kaki. I jest to idealne połączenie, bo ja bardzo lubię kolor moro. To jest kolor? Nie wiem. W każdym razie ja bardzo lubię ten print moro. Wygląda to naprawdę ekstra. No i przede wszystkim super jest to, że z dwóch stron ma zamek, z dwóch stron ma kieszenie, więc jest naprawdę mega. Polecam Wam, no po prostu jest super. Niestety nie wiem skąd jest ta kurtka, w sensie jaka to jest marka i jaki to jest... jaka to jest marka i jaki to jest rozmiar i chyba jest M, tak mi się wydaje, chociaż po tych to wszystko można się spodziewać, ale też nie wiem jaka to jest firma, bo tutaj nie ma żadnych metek. No, ciężko by było, żeby była metka, bo gdyby była metka taka, wiecie, tu albo gdzieś na boku, no to wtedy by trzeba było, żeby ta kurtka była jednostronna, bo gdzieś by tutaj było widać szef, no ale ogólnie sztosik. I ostatnia rzecz to jest, słuchajcie, katana. I dzisiaj, słuchajcie, byłam i widziałam masę przeróżnych kurtek jeansowych. Naprawdę mogłabym się odkupić, gdybym chciała, i kupić sobie milion różnych. Ale zdecydowałam się na jedną. Jest to taka zwykła kurtka jeansowa w takim troszeczkę ciemniejszym odcieniu, chociaż jeszcze bym chciała chyba w jaśniejszym. Ale i tak rzadko chodzę w takiej kurce. Ja po prostu chciałam, żeby to było coś przejściowego, żeby narzucić na siebie na jakiś t-shirt. Także tak wygląda. Ona jest ze sklepu Greenpoint i to jest znowu rozmiar 44, więc... w ogóle nie wiem o co chodzi, ale te rozmiary, powiem Wam szczerze, są tak duże, że ciężko w ogóle wyczuć. W każdym razie tak to wygląda. No i jest mega. Co Wam mogę powiedzieć? Guziki ma takie z napisem Greenpoint. No i co? Ogólnie cała jest, tutaj ma kieszonki. Wygląda naprawdę fajnie. Pokażę jak wygląda na mnie. O, no jest taka delikatnie duża, że tak powiem. Delikatnie jest za duża, ale ja lubię takie, wiecie, takie rzeczy. Bardzo fajnie się układa, jest też bardzo rozciągliwa, naprawdę mega, więc super. Można sobie na przykład, ja sobie podwinę tutaj rękawki. O. I jest super, jest git, naprawdę jest git, także tak to wygląda. Ok, i to są, słuchajcie, wszystkie moje rzeczy, jakie udało mi się kupić. Mam nadzieję, że taka forma filmiku Wam się podobała, że trochę tych rzeczy mierzyłam. Mam nadzieję, że taki haul lumpeksowy Wam się spodobał. Jestem bardzo zachwycona tymi rzeczami. Są naprawdę świetne, także idę to teraz prać wszystko. No i przede wszystkim zostało mi tylko je nosić. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!